Siemaneczko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do konstruowania Lego. Jak wiecie, miałem trzy takie zestawy i trzy takie zestawy. I z tych zestawów już stworzyłem takie coś. Taki samolot. Tutaj figurka dodana. I stworzyłem taki samolot. No i tak powiedziawszy, został mi jeszcze jeden ten statek, parę części z niego, których tutaj nie wykorzystałem, i jeden ten i parę części, których nie zostały wykorzystane tutaj. Mamy teraz tak, taką kupeczkę części, oczywiście tu jest jeszcze przód z tego statku. I teraz tak, bierzemy taki statek. Wywalamy wszystko, żeby został nam tylko ten przód. Ja sobie to wszystko poprzesuwam, żeby zrobić sobie tutaj miejsce. Ustawimy naszą flotę, żeby tu czekała na nas. Tak, jak widzicie, wszystko usunąłem. Nawet ten dolny klocek. Zostało praktycznie tyle. I to będzie nasza część bazowa. Tak, to jeszcze wywalamy. Myślę, że te dwa jeszcze też wywalimy. I co nam będzie potrzebnego pierwsze? Na początek używamy tych dwóch klocuszków i możecie sobie przyszykować płytkę tą okrągłą z jedną częścią tego. Teraz tak mi trudno będzie jedną ręką łączyć, więc będę wam takie stopki robił. Ale będzie to wyglądać dokładnie tak. Mamy tak zmontowane. Teśmy dali tutaj. Tośmy zamontowali tak. I tak. Teraz do tego na boki dopinacie sobie takie skrzydełka. Mamy dopięte skrzydełka. Dobra. Teraz montujecie coś takiego. Czerwona część z tego statku. Tutaj jest ten zginający się z tego siwego statku. Tu jest na środku jest taki klocuszek. O. Taki z podwójnym tym jest klocuszek. I taka płytka. Taką część montujecie. Później potrzebujecie takie coś. To jest gotowa część zmontowana z tego statku, więc przypinacie sobie to tutaj. Cyk. I do tego będziemy teraz montować tą część, tylko tu musicie troszkę to zmienić. Dać ze dwie takie płyteczki, nie wiem, gdzieś tu są, o. Dołożyć takie coś. I nie wiem, czy jedna wystarczy, czy jeszcze jedno musimy dać. Jeszcze jedną. To dajecie taką pojedynczą. Taką pojedynczą płyteczkę macie. Zdajecie ją tutaj na środek. I to wtedy wpinacie do tego. I to elegancko nam pasuje. To możecie zagiąć troszkę. I tworzy nam się coś takiego. Teraz taka troszkę trudniejsza robota. Musicie znaleźć. No i teraz tak. Jak mówię, ja tu mam dwa samoloty. Te siwe, więc mam części podwójne. W jednym jest jedna taka część. Będą nam potrzebne dwie. I mamy tutaj takie. Możecie wykorzystać takie te, a możecie wykorzystać też również takie te. Ja jeden taki wykorzystałem sobie tutaj u góry, gdzie mogłem to zamienić na przykład na ten, ale myślę, że taką zamianę zrobimy. Po prostu będzie mi potrzebna jednak ta druga kosteczka, więc sobie to zamienimy.
Więc jak widzicie, teraz tutaj u góry zamieniłem ten, wygląda to lepiej. Tutaj na ten okrągły. I teraz tak, co robicie z tymi kosteczkami? Montujecie je tutaj. Ja wam pokażę na jednej stronie, a drugą stronę zrobicie sobie tak samo. Montujecie to tutaj. To dokładacie na górę. Tak. To łączycie. Możecie to połączyć taką. Taką albo taką. Nie. Taką. Taką płytką. Łączycie to razem. Da się? Nie, za daleko, czekajcie, mi się teraz to rozpadnie. Tutaj góra słabo trzymie, więc czekajcie, ja sobie to połączę i wam pokażę. Dobra, nie łączycie, tylko wkładacie ją tutaj do środka, tak? Widzicie, że ona tu przylega razem z tym. I teraz na górę musicie tutaj dać. Tutaj dać podwójny. Mógłby być pojedynczy, ale nie mamy już pojedynczych w tym momencie, więc dajemy jeden podwójny i tutaj to się wszystko rusza, więc to trzeba pospinać. Tutaj spinacie drugim podwójnym. Jeżeli macie już to spięte, dajecie na to taki płaski klocek. O, dajecie na to taki płaski klocek i to wygląda coś takiego. Macie to zrobione? No to robimy z drugiej strony. Jeśli mamy takie coś zmontowane, to montujemy teraz tutaj z przodku na tym sobie światełko. Z jednej strony i z drugiej strony montujemy sobie światełko i mamy takie dwa światełka. No i teraz bierzemy ten klocuszek, tak, i montujemy go tutaj, widzicie, z jednej strony i z drugiej strony, tutaj i tutaj. I mamy taki samolocik. Myślę, że jeszcze coś na bokach dorobimy. Poczekajcie chwilkę, zaraz wam pokażę co. I teraz takie duże zmiany. Z tyłu montujecie takie coś, dokładacie sobie. Tutaj z tyłu, widzicie? To są części wszystko z tamtych samolocików, dokładacie takie coś. Tu z tej strony dokładacie kratkę, taką kratkę. Gdzieś mam drugą, taką krateczkę. Jeszcze z drugiej strony trzeba też dołożyć. Tutaj widzicie w to miejsce. Dokładacie taką krateczkę. Z dołu, jak mówię, miałem dwa te samolociki. Dołożyłem te nóżki. Tak. Te nóżki. Oraz trzy takie płytki, trzy złączone razem, są tutaj dołożone. Trzy te płytki i tutaj z tyłu taki coś na odwrót. Tutaj takie coś, tylko tak na odwrót. Montujemy tutaj, dajemy tutaj. Co tam jeszcze muszę dołożyć? Aha, tą kostkę dołożyć, to już sobie dokładamy. No i z tego, co mogę pokazać, dołożyłem tutaj działka i szybkę. Tak się prezentuje nasz samolocik. Tutaj możemy chować. Tak, chowiemy dowolnego lotu. Powiemy, do szybkiego lotu rozkładamy silniki odrzutowe i możemy chować światła. Cyk, cyk, chowamy światła i mamy do szybkiego lotu samolotem, naszym odrzutowcem.
Tutaj chowamy, rozkładamy. Jak widzicie, rozkładamy i możemy działka. O, odpadło mi działko. Ciężko się tymi działkami kręci, a jeszcze bardziej ciężej się montuje w jedną ręką. O, możemy zamontować działko i możemy strzelać. Tu, 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 tu. Albo chowamy działka szybko, cyk, i odlatujemy. Nią. Myślę, że fajny, dołącza tutaj do naszej kompletu i zobaczcie, jak się to prezentuje. Tutaj mamy tam zestaw tej floty, to damy go do tyłu. Tu mamy zestaw naszej floty. Trzy samolociki zrobione praktycznie z tych samych samolotów, a różnej budowy. Jeśli by kogoś interesowało, piszcie w komentarzach. Spróbujemy zrobić więcej zdjęć czegoś. Może uda mi się jakąś instrukcję stworzyć do tych samolocików. I będziemy takie samolociki można będzie wybudować. Tam mamy następne nasze dwa. Z trzech egzemplarzy tego i z trzech egzemplarzy tamtego. Można zrobić tyle. Powiecie z trzech, tak? Ale mam tylko pięć samolotów, ale pięć różnych. I nie powiem, zostało jeszcze tyle klocków. Więc jakbym się uparł, to jeszcze może jakiegoś takiego małego bym tutaj z tego poskładał. Takiego jakiegoś prostego bombowca. Może jeszcze coś wymyślimy. Na razie to jest tyle. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o łapce w górę. Do zobaczenia. Cześć Wam.